Witam i zapraszam wszystkich na film, w którym omówię wszystkie nieścisłości i ciekawostki, których udało mi się dopatrzeć w cutscenkach do Gothica 1. Wiele nieścisłości, jak i kilka ciekawostek można znaleźć już w samym intrze Gothic 1. Tutaj widzimy zapewne salę tronową Vanguardu, która różni się i to znacznie od sali tronowej z Gothica 3. Tutaj możemy zauważyć orka, który jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż walczy dwiema broni. Dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Tutaj widzimy więźniów wprowadzanych do Górnej Doliny drugą przełęczą, która nigdy nie powstała, a miała znaleźć się tutaj. Możemy zauważyć, że magowie, którzy wznosili barierę, posiadali szaty obecnych magów wody. Choć bariera według słów Saturasa oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Była tworzona przed podziałem magów na kręgi, a więc zakładam, że magowie wody zostali przy tradycyjnych strojach, a reszta magów stworzyła nowe szaty, które bardziej odpowiadały ich zdolnościom. Choć kto to wie, jak było naprawdę. Fabuła Gothica ma aż za dużo nieścisłości. W całym intrze możemy dostrzec rycerzy króla ubranych w zbroje najemników Lee, choć w Gothic 3 mają zupełnie inne zbroje. Albo przez lata król zmodernizował wyposażenie wojska, albo jest to potężne niedopatrzenie twórców gry. Zbroja króla Robara to ta sama, którą nosi Gomez. Podczas czytania wyroku kucyk Beziego bawi się chowanego, raz jest widoczny, a raz nie. Wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Pyrokar musiał mieć bardzo dobrego krawca, ponieważ uszył mu szatę ognia z teksturą zdobionej szaty ognia. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niestety nie, możemy wybrać tylko jedną nagrodę z puli czterech. Esencję ducha, pierścień mocy, pomniejszy pierścień zwinności albo kilka zwojów. Witamy w kolonii! To wszystko, czego dopatrzyłem się w intrze, a więc zabierzmy się teraz za przywołanie śniącego. Gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia? Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą... Tego paleniska nie ma w Gothicu 1. Za to jest tam piedestał, gdzie guru przemawia do nowicjuszy. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Niektórzy strażnicy świątyni i nowicjusze mają na głowie włosy, co jest lekkim niedopatrzeniem, gdyż jedynym prawowitym członkiem bractwa, który ma włosy, jest Bal Nedbeg. Hello there. Tych dwóch statuł orków, tak samo jak i stołu, przy którym stoi ork, po prostu nie ma na cmentarzysku orków. Skutkiem przywołania śniącego było trzęsienie ziemi, które zniszczyło jedno z palenisk. Lecz w grze nie miało ono żadnych skutków, palenisko stoi całe. Prowadzi przez krainę orków. Śniący. Tutaj widać, jak strażnicy świątyni zabierają Iberiona do świątyni, lecz w grze nic takiego się nie dzieje. Pozostaje on koło Korangara. Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Wszyscy dobrze wiemy, że to Bal-Lukor poszedł ze strażnikami świątynnymi na cmentarzysko orków. Strażnicy świątyni nie żyją. Nowicjusze, niech znoszą. To wszystko, co udało mi się znaleźć w cutscence przywołania śniącego. Jedyne, czego się dopatrzyłem w filmie Zładowania Uryziela, oprócz tego, że Bezi nie ma kucyka, to kolor nienaładowanego klejnotu Uryziela. Jest on czerwony, a powinien być mętny, szary. No i zostało już tylko outro. Już na samym początku widać, a tak naprawdę nie widać, kapliczek z sercami szamanów. Możemy zauważyć, że Uryziel wygląda trochę inaczej i nie ma on w ogóle klejnotu. W mowie końcowej Bezimienny mówi: po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru znów ujrzałem światło dzienne.
Oczywiście nie jest to prawda, gdyż spędził on kilka tygodni w świątyni śniącego pod stertą głazów.